PiS tylko gada o tym. Jak gada, to albo gada w sposób nieprzytomny, albo właśnie taki wbrew polskiej racji stanu. Jeżeli oni uważają, że wygrają w ten sposób z Trumpem, no to ja dzisiaj mogę tutaj powiedzieć i będę z tego rozliczany, że nie wygrają. Kłamstwa, chamstwo, ordynarny sposób prowadzenia polityki przez Trumpa bardziej się przebija. W Stanach Zjednoczonych to już powiedziałem, tam zagrożenie jest ogromne i Trump w roli prezydenta Stanów Zjednoczonych będzie potwornym zagrożeniem dla porządku na świecie i dla bezpieczeństwa Europy. Taki efekt chciała osiągnąć strona pisowska. Oni się przerazili. Zniszczenia są niepowetowane. Jeżeli nasza armia jest w takim stanie, w jakim jest dzisiaj, to jest to zaryzykuje w 80% robota ludzi, którzy robili to w pełni świadomie. Witam Państwa, Mikołaj Dowiek, redakcja Goniec.pl, rozmowa Gońca z Państwem i z nami w studiu Andrzej Rozenek, działacz Koalicji Obywatelskiej. Witam serdecznie. Dzień dobry. No to, panie pośle, biorąc pod uwagę tematy, które no teraz są, myślę, mega popularne w internecie, mimo tego, że w sumie akurat w dziennikach mało było o tym. No, czyli na przykład konferencja Olafa Scholza i Donalda Tuska, gdzie poruszony został temat między innymi reparacji. No i właśnie, Donald Tusk jak powiedział, że dla niego to jest plusem, tak, że ze strony Niemiec to jest sprawa zamknięta poniekąd prawnie, tak formalnie. Spotkało się to trochę z dość sporą krytyką. Myśli pan, że dzisiaj ten temat reparacji jest w ogóle w jakikolwiek sposób aktualny, albo chociaż, nie wiem, jakichś symbolicznych, tak, spraw, które można by załatwić, na przykład odbudowa Pałacu Saskiego, czy czegokolwiek innego? Każdy, kto się zna na tym temacie, każdy, kto zna politykę zagraniczną, wie, że to jest pałka polityczna i to jest temat, który jest używany wtedy, kiedy się chce przywalić Niemcom, kiedy się chce wprowadzić zamieszanie w polityce zagranicznej. PiS przez 8 lat mówił o reparacjach i przez te 8 lat kompletnie nic w tej sprawie nie zrobiło i nie zrobi. Dlatego, że nie w ten sposób się takie sprawy załatwia i opowiadanie o reparacjach publicznie w sposób taki właśnie nachalny, krzyczenie Niemcy nam są winni biliony tam złotych, no to są mrzonki po prostu. Jeżeli rzeczywiście coś się ma zadziać w tej sprawie, a powinno się zadziać, ponieważ rachunki krzywd są niewyrównane, mimo że formalnie doszło do zrzeczenia się przez Polskę tych roszczeń, ale wiemy oczywiście, że te rachunki są niewyrównane, to trzeba to robić na drodze dyplomatycznej, w sposób spokojny i taki no, świadomy swojej pozycji i siły i słabości. Niemcy są dla nas w tej chwili nadal głównym partnerem handlowym. Nadal najwięcej do Niemiec eksportujemy. Trzeba to brać pod uwagę. Trzeba brać pod uwagę sytuację międzynarodową, to co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Trzeba brać pod uwagę to, że jest to nasz sojusznik. Trzeba również w sposób inteligentny domagać się tego, co nasze. I tak to robi Donald Tusk, tak? Nie, no właśnie, nie powiedział tu niczego, co byłoby wbrew polskiej racji stanu. To jest jakby takie podejście, tak jak kiedyś była formuła Radbrucha, tak? Jeżeli chodzi o teorię o prawie. Bo tu jest legalizm kontra moralność, tak? Bo z jednej strony, no można powiedzieć, że PRL tak naprawdę pod naciskiem Związku Sowieckiego w jakiś sposób się zrzekł, też nie dostaliśmy panu Marszala, no ale z drugiej strony, właśnie patrząc moralnie na tę sprawę, no to myślę, że 99, powiedzmy, może 5% Polaków, ale myślę, że zdecydowana większość zgodzi się z tym, że Niemcy nie zadośćuczynili nam proporcjonalnie do krzywdy, jakich jako państwo i jako Polacy doznaliśmy właśnie podczas II wojny światowej. Dlatego niepotrzebne są wypowiedzi takie jak wypowiedź minister Anny Fotygi z PiS-u, która de facto próbowała zrzec się swoją wypowiedzią reparacji i wszelkich rozliczeń z państwem niemieckim. No ale powiedzmy sobie szczerze, no PiS tylko gada o tym. Jak gada, to albo gada w sposób nieprzytomny, albo właśnie taki wbrew polskiej racji stanu. To nie jest fajne i to nie jest w porządku. To, co robi Donald Tusk, jest po pierwsze przywracaniem normalnych stosunków między Polską a Niemcami, po drugie wskazaniem na bieżące interesy Polski. Tym bieżącym interesem Polski jest maksymalne wsparcie Ukrainy, bo to Ukraina walczy w tej chwili o nasze bezpieczeństwo i doskonale wiemy, że Niemcy mogą tutaj dużo więcej zrobić niż robią.
I o tym było to spotkanie i tego ono dotyczyło. Nie widzę tu nic, co by było zaskakujące i nic, co by było wbrew polskiej racji stanu. Donald Tusk po prostu odrabia te zaległości, które powstały przez 8 lat. No dobrze, czyli tak już kończąc ten temat, odpowiedzią tak albo nie, uważa pan, że temat zadośćuczynienia, odszkodowania, reparacji jest zamknięty przez rząd Donalda Tuska? Nie, ten rząd akurat tego nie zamknął. Próbowała to zamknąć Anna Fotyga, czyli pisowska minister. Nie udało się. Ten rząd będzie walczył o polskie interesy i walczy o polskie interesy, natomiast nie będzie budował sobie wroga na naszej zachodniej granicy. No to jeżeli chodzi o ten temat, postawmy na razie kropkę i przejdźmy też do tematu, który no również wynika z konferencji Donalda Tuska, czyli ten pomysł na Polskę jako megalopolis, tak, że mamy wszędzie się tak mniej więcej półtorej godziny, godzinę 50 dostawać, gdzie CPK ma być trochę inaczej skonstruowane z tym mniejszym hubem lotniczym. Gdy pan patrzy na ten projekt, uważa pan, że to jest już definitywne zamknięcie tego tematu, czy na przykład może jeszcze będzie to dyskutowane, no bo powiedzmy, że w koalicji aktualnie, no ja mam wrażenie, że jednomyślności w wielu kwestiach nie ma i że może się wydarzyć tak, że jakiś koalicjant czy jakaś ważna postać polityczna no, zniesie po prostu liberum veto. No w tym temacie akurat im bardziej się przyglądamy, tym mniej wiemy, bo to, co zostało powiedziane na konferencji prasowej, to jest pewna garść informacji, ale dosyć ogólnikowych. A w tym przypadku diabeł tkwi w szczegółach. Jedno, co jest ważne i co mi się spodobało w tym wszystkim, to jest to, że nie zostanie naruszone status quo portów regionalnych, a wręcz przeciwnie, one będą rozwijane. CPK w wersji pisowskiej miało porty regionalne docelowo zabić, wszystkie. Łącznie z Radomiem, który pisowcy sami wybudowali czy stworzyli. Czyli tutaj jest jednak postawienie na Polskę regionalną, a nie na centralizację wokół Warszawy i to jest bardzo dobry kierunek. Samo rozwijanie kolei szybkich prędkości też ma sens. Rzeczywiście w XXI wieku szybka kolej jest podstawą rozwoju komunikacyjnego każdego państwa i to trzeba zrobić. Ja mam osobiście wątpliwości nadal co do budowania lotniska w Baranowie. No ale jeżeli rzeczywiście w tym miejscu się muszą przecinać te szybkie koleje, no to może warto tam postawić jakiś dworzec przesiadkowy. To wynikało w ogóle z obliczeń i niewielkie już przed lat, tak? Pamiętamy to jakby w ogóle pomysł. On się rodził już w latach 70. tak naprawdę. Tak, Zagierka pierwszy raz to wymyślono. Tylko no, zobaczymy, jak to się wszystko będzie dalej rozwijało, dlatego że tutaj decydować o tym wszystkim... W sumie Zagierka też była elektrownia atomowa po raz pierwszy poruszona. Jądrowa, no ale no już wiemy o co chodzi, tak? Bardziej chodzi o sam fakt, nie, że... Nie, bo może na chwilę stańmy tutaj, bo to jest często popełniany błąd głównie przez polityków. Elektrownia atomowa to każda elektrownia, bo tam spalanie węgla to też są przekształcenia atomu. No tak, no bo chodzi o jądro atomu. Tak, chodzi o elektrownię jądrową, tak? No tak, gwoli ścisłości. Ale wracając do lotniska, nam to lotnisko tak naprawdę do niczego nie jest potrzebne na tym etapie, na którym jesteśmy. Oczywiście Bogiem tutaj są przepływy pasażerów i ten, kto bada te strumienie i potrafi przewidzieć strumienie pasażerów w skali Polski, w skali Europy, w skali świata, może nam powiedzieć na przykład, że no powiedzmy za 40 lat lotnisko w tym miejscu Polski będzie niezbędne. Tylko to już są przewidywania, to jest gdybanie, to jest opowieść o tym, że na przykład rynek lotniczy będzie się rozwijał tak, jak się rozwija do tej pory i nic innego w to miejsce nie powstanie. Biorąc pod uwagę katastrofę klimatyczną, to co się dzieje na świecie, być może zbliżającą się jakąś zawieruchę gospodarczą, no te wszystkie przewidywania są obciążone dużą niepewnością. W związku z tym być może należy się przygotowywać na to, żeby w tym miejscu jakieś lotnisko rzeczywiście kiedyś w przyszłości powstało. Natomiast nie stawiałbym tego jako priorytet, jeżeli chodzi o rozwój Polski. Priorytetem na pewno powinna być szybka kolej, priorytetem na pewno powinno być połączenie najważniejszych miast Polski ze sobą, po to, żeby można było szybko, sprawnie między nimi podróżować, dotrzeć w 100 minut do Gdańska, dotrzeć 100 minut do Katowic, do
Poznania do Wrocławia, tak, to jest, no, to jest bardzo jest sensowny pomysł. Nasz kraj jest na tyle, bym powiedział, symetryczny pomysł. I nie jest tak ogromny pod kątem powierzchniowym, no bo nie, jesteśmy sporym państwem, ale nie ogromnym. Ale komunikacyjnie naprawdę zaniedbanym niesamowicie. Tak, tak? Niestety, jeżeli chodzi o, ale dałoby się naprawdę Polskę bardzo sprawnie skomunikować. Dałoby się. No, i w bardzo szybkim czasie można byłoby się przemieszczać z jednego krańca kraju na drugi. Ten już taki wyświechtany przykład, ale naprawdę bardzo ważny, no, dojazd do Szczecina, tak, koleją. No, dzisiaj naprawdę to jest katorga, a przecież Szczecin nie leży na antypodach, tylko jest po prostu jednym z ważniejszych miast Polski i tam musi być dobre połączenie kolejowe. Także w tym projekcie ja widzę dużo plusów, widzę pewne minusy, a największym minusem jest to, że społeczność lokalna, która została bardzo pokrzywdzona w procesie planowania Centralnego Portu Komunikacyjnego, nadal się czuje bardzo pokrzywdzona. Nikt tych ludzi nie przeprosił za to, co się działo. Nikt z nimi dalej nie rozmawia, nikt z nimi nie chce dialogować. A to bardzo źle. Tam są też pomieszane głosy, bo część osób no jakby nie podchodzi do tego projektu tak negatywnie, no bo też państwo wykupuje te ziemię. I tam są nawet radni gminy Baranów, którzy na Twitterze o tym piszą, że oni by bardzo chcieli, żeby to powstało i że mają to też głos mieszkańców, tak, którzy ja na nie głosowali. Ja tam akurat dosyć często bywam i widzę, jak to wygląda. To jest miejsce, w którym nikt już nie chciałby z nas żyć. Dlatego, że nikt nie chce żyć w domu, gdzie za oknem ma ruiny innego domu. Bardzo źle to wpływa na psychikę tych ludzi, gdy jadą na przykład do przedszkola czy do szkoły i po drodze widzą zdemolowane, zniszczone domy, ziejące pustką okna, powybijane i tak dalej, i tak dalej. To po prostu wygląda, jakby tam wojna była. I teraz poniszczono te budynki, wyprowadzono stamtąd ludzi, część ludzi została i żyje w takiej niepewności co do własnej przyszłości. I trzeba to w jakiś sposób uregulować i trzeba z tymi ludźmi poważnie porozmawiać, bo nie można wyrzucić kogoś z jego gospodarstwa rolnego, gdzie załóżmy miał krowy, czy uprawiał kukurydzę, mówiąc mu masz tu pieniądze i sobie radź. To nie o to chodzi. On musi dostać wartość odtworzeniową, czyli musi dostać tyle pieniędzy, żeby mógł dokładnie takie samo gospodarstwo sobie gdzieś kupić. I to jest bardzo trudne. Myślę, że to jest ciekawy temat też, żeby tam się może przejechać, porozmawiać z tymi ludźmi. Bo, naprawdę warto. Bo myślę, że głosy mogą być naprawdę bardzo różne tam na miejscu. Ale zamykając temat na chwilę polityki krajowej i przechodząc właśnie do tej zawieruchy gospodarczej, o której pan już wspominał wcześniej, no bo czasy są niestabilne, tak to można powiedzieć. No. Sytuacja jest dynamiczna, tak pół żartem, pół serio, ale rzeczywiście patrząc na to, jak teraz światowa polityka się kreuje, doskonale wiemy, że te wektory gospodarcze wynikają ze światowych trendów. Oto na przykład w Ameryce mamy dość mocne starcie o prezydenturę, no tylko to starcie o prezydenturę jest mocne pod kątem, mam wrażenie, wzajemnych obelg, mniej merytorycznie, a też biorąc pod uwagę kondycję jednego z kandydatów, mam wrażenie, że ona stawia wiele znaków zapytania w wielu momentach wystąpień publicznych. No i jak do tego podejść? Bo rzeczywiście wydaje się, że Trump jest faworytem tych wyborów i tak naprawdę z każdym tygodniem, z kolejnymi wystąpieniami publicznymi, tą ostatnią debatą również, jego pozycja się tylko umacnia. Debata była dla demokratów fatalna. Z całym szacunkiem dla Joe Bidena, który naprawdę zrobił mnóstwo dobrej roboty, odbił Amerykę z rąk populistów, nacjonalistów i proputinistów, no, trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. I, no, nie wystawia się do maratonu człowieka, który nie jest w stanie przebiec 10 metrów. No, jest ostatnia szansa na to, żeby demokraci zmienili kandydata. Po prostu wydaje mi się, że to jest wymóg czasów. Jeżeli oni tego nie zrobią, prawdopodobnie będzie ciężko wygrać z Trumpem, który chociaż nie jest dużo młodszy od Bidena, ale jednak no, prezentuje się na tym tle jako dziarski staruszek. Kwestia. A Joe Biden się prezentuje niestety jako człowiek, który no, jest bardzo ciężko sterany życiem. No ale właśnie to jest kwestia biologii, można powiedzieć, którą mamy do czynienia w coraz większej ilości krajów, gdzie ta wymienialność klasy politycznej jest na dość słabym poziomie. Co ciekawe, w sumie paradoksalnie we Francji, o której też będziemy rozmawiać, tam wiek tych polityków jest naprawdę dobry, no bo to są ludzie w wieku 40 paru lat. No i we Włoszech. Tak, we Włoszech Meloni też jest młodą polityczką. No, kandydat Le Pen na premiera, no, jest bardzo młodym człowiekiem.
parę lat starszym ode mnie, no to myślę sobie, że to są naprawdę ludzie, którzy są w sile wieku. Ale ja bym tutaj szanował podejścia wyborców amerykańskich do wieku, bo oni ewidentnie szanują doświadczenie i z pokorą podchodzą do siwych włosów i dobrze, bo doświadczenie w polityce jest bezcenne. Natomiast to doświadczenie powinno iść w parze jednak z pewną energią, z czymś, co jest w stanie ludzi pobudzić do działania albo skupić wokół jakiejś idei, jakiegoś pomysłu, jakiejś wizji państwa. No Joe Biden z całym szacunkiem naprawdę dla jego ogromnych dokonań dzisiaj tą energią nie tryska, tak? Powiedzmy nawet, że tej energii tam nie widać. No i co zrobić, tak? Te siwe włosy, to doświadczenie już jest za mało, żeby wygrać z Trumpem. Z drugiej strony przykład Francji, no Marine Le Pen nie jest już aż tak młodą polityczką, ale stosunkowo młodą. Wskazany przez nią człowiek na kandydata na premiera jest rzeczywiście bardzo młody. No i tutaj ja na przykład miałbym obawy, no cóż za doświadczenie ma ten człowiek w polityce. No ale okej, zobaczymy. Mieliśmy kiedyś bardzo młodego polityka w Austrii, który krótko rządził i nie były to rządy bardzo udane. No ale bardzo na przykład udane. Marine Le Pen, teraz sobie szybko sprawdziłem, ma 55 lat, no to 20 lat mniej na przykład niż Jarosław Kaczyński, tak jest, który jeszcze niedawno był najważniejszym politykiem w Polsce. W skali polityki europejskiej to jest powiedzmy średnia, trochę poniżej średniej. Rzeczywiście, nowe pokolenie musi przyjść. Nie chciałbym, żeby to było pokolenie 16 czy 17-latków. Z całym szacunkiem dla młodzieży, ale jednak oddawanie sterów państwa w ręce ludzi niedoświadczonych jest ryzykowne. Myślę, że każdy to rozumie, ale jeszcze na chwilę wracając do USA. No to mówi pan o tej kwestii zmiany kandydata, tak? No bo też o tym mówię, no jakby dlaczego? Dlaczego demokraci w to brną? Ale demokraci wydają się w to brnąć coraz bardziej. Kolejne tweety, czy też X-y Joe Bidena na to wskazują, tak, chwalenie się wielkimi donacjami na jego kampanię, wskazują na to, że będą szli tym do końca. Może to skalkulowali, że przyznanie się do błędu będzie bardziej kosztowne w skutkach niż właśnie podmiana kandydata. Oczywiście czas pokaże i jeżeli oni uważają, że wygrają w ten sposób z Trumpem, no to ja dzisiaj mogę tutaj powiedzieć i będę z tego rozliczany, że nie wygrają. W ten sposób się nie da wygrać z Trumpem. Chyba, że jest jakiś plan B, o którym my nie wiemy i który nagle się okaże planem takim, który zmieni losy tej kampanii. Na razie wygląda wszystko w ten sposób, że kłamstwa, chamstwo, ordynarny sposób prowadzenia polityki przez Trumpa bardziej się przebija niż sposób prowadzenia polityki, który uprawia Joe Biden, który wygląda momentami tak, jakby miał przysnąć w czasie tych debat, albo jakby miał, nie wiem, kompletnie w nosie to, co się dzieje. On tak trochę podczas tej debaty tak mamrotał, no, tak to nazwijmy. On tak już pod nosem coś kręcił, próbował zebrać myśli, nie do końca mu to wychodziło. I to było ewidentnie widać, natomiast co do jeszcze wyborów we Francji... Ale specyficzne jest też to, że na przykład Kamala Harris, która z naszego punktu widzenia wydaje się naturalną kandydatką i taką posiadającą wszystkie były parametry... Były teorie, że ona wymieni, no właśnie, ale podmieni w środku kadencji w badaniach Bidena. Wychodzi gorzej niż Biden. I to jest ciekawe, co tu się dzieje, dlaczego akurat Kamala Harris wypada gorzej, czy chodzi o to, że jest kobietą, czy nie wiem. Coś tu się dzieje dziwnego w tej kampanii. Może trzeba sięgnąć po zupełnie innego kandydata, a może rzeczywiście jest jakiś plan B, o którym my nie wiemy. Miejmy nadzieję, bo Donald Trump na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych oznacza dla Europy i dla Polski bardzo duże perturbacje. Może są pewne jeszcze kwestie socjologiczne, o których nie wiemy, które są niezbadane, aczkolwiek patrząc tak na wybory we Francji i w ogóle na te wybory do Parlamentu Europejskiego, na to jak coraz bardziej skrajne są różne partie i powstają coraz bardziej skrajne ruchy. No, we Francji najbardziej lewicowa i najbardziej prawicowa grupowanie zajmują dwa pierwsze miejsca i są nawet wznoszone okrzyki na Pasaran w centrum Paryża. Z drugiej strony wiemy doskonale, że w USA, jak porównano na przykład debatę Biden-Trump, a bodajże Romney-Obama, no to nie była ziemia, a tylko 12 lat bodajże różnicy. I
No jest taka trochę obawa wśród wielu osób, mam wrażenie, że no troszeczkę powtarzamy takie lata 20. Ja nie mówię 1:1, ale że rzeczywiście coraz więcej problemów, duże wyzwania, niepokoje społeczne, wewnętrzne i coraz bardziej skrajne ruchy, które dają proste odpowiedzi na złożone pytania. Nie mówię, że zawsze, ale w ogóle ten populizm w wielu partiach rośnie, nawet centrowych, niezależnie od tego, jaką one pozycję na politycznej szachownicy zajmują. We Francji silna bardzo pozycja prezydenta jest takim bezpiecznikiem, który nawet w wypadku dużego sukcesu Frontu Narodowego będzie sprawiała, że Francja nie oddryfuje za daleko od centrum Unii Europejskiej. W Stanach Zjednoczonych to już powiedziałem, tam zagrożenie jest ogromne i Trump w roli prezydenta Stanów Zjednoczonych będzie potwornym zagrożeniem dla porządku na świecie i dla bezpieczeństwa Europy. Pozostałe kraje unijne, ja tu nie widzę jakichś szczególnych takich gigantycznych napięć, ale one się mogą pojawić w momencie, kiedy się zacznie sypać gospodarka światowa. W Niemczech, a ja w drugie miejsce przed rządzącą SPD. To też nie należy na to patrzeć jako na jakąś katastrofę, raczej jako na pewien nieunikniony proces, przez który myśmy już przeszli, czy ci populiści, w tym przypadku populiści i nacjonaliści, muszą albo dojść do głosu, albo stać się poważną siłą po to, żeby odpowiednio ich potem można było z tego rozliczyć i pokazać, kim są w rzeczywistości. Ale właśnie te lewicowe ruchy, takie skrajne jak Linke w Niemczech, czy właśnie Front Ludowy we Francji, bym się bardziej bał. One też są jakby atrakcyjne dla wielu wyborców. Tego bym się bardziej bał, tym bardziej, że te skrajnie lewicowe ruchy są bardzo często sponsorowane przez Moskwę, przez Putina i tak samo zresztą jak skrajnie prawicowe. Taka teoria putkowa trochę. Trochę tak i Putin wiadomo, że tą łódką próbuje bujać po to, żeby zdestabilizować sytuację w Unii Europejskiej, ale wydaje mi się, że na razie jeszcze jest daleko od sytuacji mocno krytycznej. Może się to zmienić po wyborach w Stanach Zjednoczonych. Tu rzeczywiście to jest taki punkt na osi czasu, który będzie bardzo, bardzo niebezpieczny. No i jeszcze raz powtórzę, wszystko zależy od stabilności sytuacji gospodarczej na świecie, no bo wyobraźmy sobie teraz, że mamy do czynienia z kryzysem gospodarczym większym niż w 2008 roku. I do tego te niepokoje, które już są polityczne i do tego wzrastająca w związku z tym w sposób naturalny siła populistów i nacjonalistów. No to może być bardzo niebezpieczne. To może być przede wszystkim nieprzewidywalne, no ale co do tych oskarżeń w kontekście polityki Kremla, w Polsce tak naprawdę powiedzenie na kogoś w polityce, że jest rosyjskim agentem, to jest praktycznie powiedzenie dzień dobry w studiu powoli. I no właśnie pytanie, dlaczego tak się dzieje i czy mamy ku temu jakieś realne powody. Bo jest taka maksyma, no, że skoro wszyscy są agentami, to tak naprawdę nikt nie jest. No właśnie i taki efekt chciała osiągnąć strona pisowska. Oni się przerazili. Przerazili się tym, że Tomasz Piątek, Grzegorz Rzeczkowski, Radek Gruca i cała ta rzesza dziennikarzy śledczych, którzy przez lata byli gdzieś marginalizowani, uznawani za jakichś twórców teorii spiskowej, nagle się zaczynają przebijać do głównego nurtu i nagle do ludzi zaczyna docierać, ej, no chyba mają rację, tak? Dowody, coraz więcej dowodów na stole, no trzeba być ślepym, żeby tych dowodów nie widzieć. Jak jest wyjście z takiej pułapki, z takiej sytuacji, kiedy wokół Kaczyńskiego się zaciska pętla związków z Moskwą? No powiedzenie, wy też macie związki z Moskwą, tak? Opowiadanie o tym, że wszyscy mają te związki, że wszyscy są ruskimi agentami. No i wtedy rzeczywiście ten temat się jakoś tam zaczyna przynajmniej w tej szerszej opinii publicznej rozmywać, tylko z tamtej strony nie ma żadnych argumentów, nie ma żadnych dowodów, nie ma żadnego tematu spotkań przez półtora roku z agentem KGB Anatolijem Wasinem, tak jak się spotykał Kaczyński. Nie ma z tamtej strony wskazania na odpowiednik Antoniego Macierewicza, czyli osoby, która w sposób skuteczny zniszczyła polski wywiad i kontrwywiad wojskowy. Prawica głównie przytacza tą jakby politykę Donalda Tuska sprzed 2014 roku. Ale to była polityka, którą szedł cały świat, Stany Zjednoczone, cała Unia Europejska. Wtedy próbowała
w jakiś sposób oswoić rosyjskiego demona. Wiemy, że to była błędna polityka, ale tu jakby Donald Tusk ani nie wyszedł przed szereg, ani nie zrobił niczego, co byłoby rzeczą niezwykłą czy niestosowną w stosunku do naszych sojuszników. Tu nie ma takich zjawisk. To było po prostu granie w tym jednym zespole i śpiewanie w tym samym chórze, który, no, powiedzmy sobie dzisiaj szczerze, nie był chórem dobrze przemyślanym. Business as usual. Tak, dokładnie. A właśnie wtedy chodziło głównie o pieniądze, chodziło głównie o interesy. Mniej patrzono na sprawy związane z prawami człowieka. Powstawały rurociągi, za którymi stał wielki biznes. Zupełnie nieporównywalna sytuacja. Jak to się ma do tego, że Kaczyński przez półtora roku spotykał się z Anatolijem Wasinem i o czymś rozmawiali, i potem nagle Porozumienie Centrum staje się jedną z głównych partii politycznych, w sposób bardzo dziwny finansowaną, no nie ma się to nijak, tak? To, że kiedyś Donald Tusk razem z Ameryką, z całą Unią Europejską próbował dogadywać się z naszym wschodnim sąsiadem, no próbował. Ale panie proszę, próbował. Widzieliśmy w tym całą wtedy polską scenę polityczną, nie tylko my, interes. O której się mówi, o to nie ma pan czasami trochę takiego wrażenia, że my często w Polsce budujemy jakiegoś chochoła właśnie w stylu ilu jest tutaj na przykład rosyjskich agentów, a tak naprawdę w polskiej polityce ja tak domniemuję. Nie mówię, że tak jest na 100%, ale mi się wydaje, że tych agentów rosyjskich jest dość mało stosunkowo i nie widać za bardzo tych rosyjskich wpływów. Oczywiście one gdzieś tam są na pewno ukryte, jak doskonale wiemy, jak mocno była spenetrowana Polska przez rosyjskie służby. No, wiemy też, gdzie znajdowaliśmy się przez 45 lat, natomiast no, może tak rzeczywiście być, że my tak naprawdę walczymy z chochołem, którego nie ma. Nikt z chochołami nie chce walczyć i do tego nikogo nie zachęcam. Zachęcam do czytania książek Tomasza Piątka, do czytania Grzegorza Rzeczkowskiego, do słuchania tego, co mówią dziennikarze, którzy się tym zajmują od lat, bo oni zebrali pewną wiedzę. To nie są gdybania, to nie są przypuszczenia, to jest wiedza. I z tej wiedzy pewne fakty wynikają. Jeżeli się to wszystko złoży do kupy i zacznie rozumieć, no to niestety widać te wpływy i widać je w sposób bardzo przejrzysty i niestety widać też, jakich zniszczeń dokonano przez te lata. Panie zniszczenia pośle, są niepowetowane. Jeżeli nasza armia jest w takim stanie, w jakim jest dzisiaj, to jest to, zaryzykuje w 80% robota ludzi, którzy robili to w pełni świadomie. Jeżeli ktoś przychodzi na fotel ministra obrony narodowej i w pierwszej decyzji niszczy podpisany już przetarg na Karakale i pozbawia w ten sposób śmigłowców naszej armii na wiele, wiele lat, no to na pewno nie jest to nic, co dobrze wpływa na armię Panie polską. Proszę, ale teraz z całą pewnością. Tak reasumując tą całą rozmowę i dyskusję na temat tego tematu, nie uważa pan, że najlepszym rozwiązaniem w związku z tym, oprócz oczywiście tworzenia artykułów, książek, byłaby w sumie debata, której brakuje na ten temat, dwóch stron, które mają dość przeciwne zdanie na ten temat. Nie, bo ta debata się już toczy i ona nic nie zmienia, kompletnie nic nie wnosi, dlatego że my mówimy, my mamy dowody i pokazujemy właśnie to, co zebrali dziennikarze śledcze, a oni mówią, wy też jesteście ruscy agenci. Ale ja to nie jest żadna debata. To nie jest żadna debata. Z Tomaszem Piątkiem Grucą właśnie, czy jeszcze z redaktorem Rzeczkowskim, czy właśnie z drugiej strony też z udziałem tych redaktorów. Bo nikt się nie odważy z tamtej strony usiąść do stołu, bo nie mają żadnych argumentów. Tu nie chodzi o debatę. Została powołana komisja złożona z ekspertów, która się tą sprawą zajmuje. I ta komisja pokaże pewne mechanizmy. Jeżeli będziemy w stanie pokazać społeczeństwu mechanizmy w sposób niepodważalny, a wierzę, że tak będzie, to za tym pójdą następne kroki. To myślę, że trzeba chyba wystosować zaproszenia do tych redaktorów, różnorakich i z tej strony bardziej, powiedzmy pisowskiej, tak, i z tej strony, która zarzuca PiS-owi te rzeczy. I ja bym się chętnie podjął na przykład. Ośmielę się tutaj zaprotestować. Jest różnica między dziennikarzem, a między media workerem pisowskim. I nie widzę tutaj pola debaty czy dyskusji, bo dziennikarz to może rozmawiać z dziennikarzem na poważne tematy, na temat warsztatu, na temat tego, jak się zbiera informacje, jak się do tych informacji dochodzi i jakie informacje zostały zebrane. Ale o czym będzie rozmawiał dziennikarz,
jeżeli naprzeciwko usiądzie media worker, który służy konkretnej partii politycznej. No to tutaj postawmy kropkę i zadajmy to pytanie naszym widzom, czy oni by chcieli takich debat i w ogóle co sądzą o tych tematach, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Oczywiście również Państwu dziękuję za uwagę, chwilę Państwu zajęliśmy. Zachęcam do subskrybowania, polubienia materiału, no i zostawienia właśnie swojej opinii. Państwa i naszym gościem był Andrzej Rozenek. Dziękuję bardzo. Dziękuję.